Jak poradzić sobie z ubóstwem energetycznym? Jest to rozwiązanie całościowe, ale składa się z kilku etapów. Sprawa jest skomplikowana, jeśli chodzi o gospodarstwa, które są w sytuacji ubóstwa energetycznego. Ponieważ oprócz kwestii energetycznych jest też wiele innych kwestii do przemyślenia. Ale celujemy głównie problemy związane z energią, jest kilka zachowań, które trzeba przedsięwziąć. Czyli wykonywanie ekowskazówek. Kiedy jesteśmy u siebie, trzeba nabrać refleksów takich jak gaszenie światła, kiedy wychodzimy z pokoju. Trzeba też wyeliminować tryb czuwania, podłączając różne sprzęty do jednej przedłużki z wyłącznikiem. Trzeba kontrolować temperaturę powietrza w mieszkaniu z termometrem. Po pierwsze, trzeba stosować umiar, czyli mieć zdrowy stosunek co do konsumpcji energii. Następnie możemy myśleć o efektywności, to znaczy udoskonalić budynek, aby poprawić jego wydajność energetyczną. Na koniec musimy zacząć myśleć o używaniu energii odnawialnej. Ale prawdą jest, że dla gospodarstw w ubóstwie energetycznym temat energii odnawialnej jest odległy. Nie jest to rozwiązanie ich problemu. Ale dla innych jest to rozwiązanie, o którym warto pomyśleć. I nieważne, ile pracy wkładasz w budynek, żeby sprawić, by był bardziej wydajny energetycznie, jeśli nie będziesz stosował się do ekowskazówek, nadal będziesz konsumował za dużo. Warto jest więc nabyć te refleksy.